Z ekranu spogląda na nas Kasia. Piękna młoda kobieta o symetrycznych rysach twarzy. Ma niebieskie, migdałowe oczy i pełne usta, których kąciki lekko unoszą się ku górze. Ma 25 lat. Jest wziętą modelką, kochającą matką i oddaną partnerką piłkarza Bayernu Monachium, słynnego Jeroma Boatenga. W chwili zrobienia zdjęcia nikt nie wie jeszcze, że we wtorek 9 lutego 2021 roku, w dniu 6 urodzin swojego syna, Kasia podejmie ostatnią decyzję w życiu. Historia, którą chcę wam dziś przedstawić, jest w moim przekonaniu wyjątkowo przykra. Świat show biznesu, jak wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, bywa okrutny. A ludzie nim pochłonięci nierzadko usuwają w cień sumienie i empatię. Związki budowane są na nietrwałych fundamentach. Dbanie o drugą osobę zastępuje zaspokajanie tylko własnych żądz i potrzeb. Konflikty, które zwykle trzyma się w zaciszu alkowy, z domu przenoszą się do mediów. Częstym zjawiskiem jest publiczne pranie brudów. Nieobca jest walka o dzieci na oczach świata i upokarzanie byłych kochanków. Nieumiejętność odnalezienia się w tych specyficznych warunkach dla niektórych może skończyć się tragedią, bo słowa, nawet te wypowiedziane bezmyślnie, mogą ranić bardziej niż ostrze noża. Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów o partnerze odcinka. Pilsner Urquell to czeski browar, który nieprzerwanie od 1842 roku kontynuuje tradycję ważenia pierwszego, oryginalnego Pilsnera, korzystając przy tym tylko z lokalnych, a przy tym najlepszych czeskich składników. By go spróbować, wcale nie musisz podróżować do Pilzna. Świeży, niepasteryzowany, delikatny w smaku Pilsner serwowany jest w lokalach typu tankowna, które znajdziesz w największych polskich miastach. Stali bywalcy tych barów, sztamgaści, którzy jednocześnie budują ich niepowtarzalny nastrój, są prawdziwymi koneserami wspaniałego piwa i nie zawahają się odesłać kufla, który nie został idealnie nalany. Gwarancją jakości jego serwowania są bowiem specjalnie przeszkoleni tapsterzy, czyli najwyższej klasy barmani, którzy korzystając ze zdobywanej latami wiedzy i polegając na swojej pasji i doświadczeniu, nalewają piwo na trzy prawdziwe czeskie sposoby tak, by zawsze smakowało najlepiej jak to tylko możliwe. A tapsterzy znają się na rzeczy i zgodnie twierdzą, że nic nie pobije oryginału. Kasia przyszła na świat w Lesznie 27 kwietnia 1995 roku. Była roześmiana i pogodna, nad wyraz żywa, a przy tym wrażliwa i empatyczna. Miała wielkie serce, a bliscy mówili, że ma też piękną duszę. Rodzina stanowiła dla niej najwyższą wartość, a sensem życia było kochać i być kochaną. Dziewczyna starała się być zawsze najlepszą wersją siebie. Uczę się na własnych błędach i mam nadzieję, że jeśli kiedyś kogoś skrzywdzę, ta osoba mi o tym powie i mi wybaczy, pisała na swoich mediach społecznościowych. Była silna i niezależna, potrafiła walczyć o swoje. Wielką pasją Kasi był kickboxing, malarstwo i modeling. To ostatnie stało się z czasem jej pracą. W 2012 roku w wieku 17 lat Kasia wzięła udział w niemieckiej edycji Top Model, a to otworzyło jej drzwi do kariery. W programie zajęła bowiem wysokie czwarte miejsce. Zyskała kontakty, międzynarodowe kontrakty i rozpoznawalność. Zapraszano ją do programów takich jak Hell's Kitchen czy Model Sin Baby Gluck. Była ambasadorką Savage, należącej do Rihanny marki ekskluzywnej bielizny.
Współpracowała chociażby z firmą odzieżową Pretty Little Things. Na swoim Instagramie zgromadziła ponad 300 tysięcy obserwatorów. Ogromna wrażliwość sprawiła, że stała się nie tylko instagramową influencerką, ale i aktywistką. Zabierała głos w wielu ważnych kwestiach. Zamieszczała posty sugerujące, że jest przeciwna nienawiści i podziałom ze względu na kolor skóry, wyznanie czy wybór płci partnera. 2 lata po debiucie w znanym programie, Kasia zaszła w ciążę i powitała na świecie synka imieniem Noan. Była niezwykle zaangażowana w rodzicielstwo, a malca kochała ponad życie. Choć wkrótce rozstała się z jego ojcem, zachowała z nim zdrowe relacje. Samotne rodzicielstwo zdawało się nie stanowić dla niej problemu. Koniec 2019 roku przyniósł znaczące zmiany w poukładanym i niewątpliwie zapracowanym, pełnym służbowych wyjazdów w życiu Kasi. Na jej drodze stanął wtedy 30-letni Jerome. Sławny na całym świecie piłkarz, obrońca w jednym z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych klubów na świecie – Bayern Monachium. Młodzi zakochali się w sobie do szaleństwa, a wkrótce upublicznili swój związek za pośrednictwem miłosnych wyznań w internecie. W niedługim czasie zamieszkali razem w Berlinie, a Kasia wytatuowała sobie imię ukochanego na żebrach. Nie wszystko wyglądało jednak tak pięknie, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Kasia była wolna i gotowa na związek, ale Jerome miał pewne zobowiązania, z którymi przyszło im się teraz zmierzyć. Trzeba zauważyć, że Jerome nie miał w środowisku gwiazd najlepszej opinii. Mówiło się, że młody piłkarz jest graczem nie tylko na boisku, że nie tylko bawi się uczuciami swoich partnerek, ale też nie traktuje ich w najlepszy sposób. Jego pierwszą oficjalną dziewczyną była Sherin, modelka tureckiego pochodzenia. Ich burzliwy związek rozpoczęty w 2007 roku już niemal od samego początku był na językach świata. O kochankach zrobiło się głośno w 2011 roku, gdy kilka dni po narodzinach córek, bliźniaczek Soleil i Lami, ogłosili rozstanie. W 2013 roku dali sobie drugą szansę, a w 2018 roku zerwali ze sobą ponownie. Odbiło się to szerokim echem w mediach, jako że kobieta oskarżyła Jeroma nie tylko o zdrady, ale i dwukrotne pobicie. W tym jedno z użyciem szklanego świecznika. A zdrady nie były błatędze obce. Jeszcze w 2016 roku w tajemnicy przed światem zaczął spotykać się z brytyjską modelką Melissą. Poznali się w Londynie. Chodzili na randki i choć nigdy nie doszło między nimi do zbliżenia, przez dłuższy czas zachowywali się jak para, a mężczyzna nalegał nawet, by Melissa przeniosła się do Niemiec. Kobieta początkowo nie miała pojęcia, że Jerome jest w związku. Dowiedziała się o tym z mediów. Gdy przeglądając sieć natrafiła na zrobione przez paparazzi ujęcie ukochanego z inną niż Sherin kobietą, postanowiła definitywnie zakończyć relację. W jednym z wywiadów przyznała, że Jerome niewzruszony odmową wciąż pisywał do niej wiadomości. Miał obsesję na moim punkcie, przeglądał moje media społecznościowe, a każdy post i każde zdjęcie zawsze wyświetlał jako pierwszy, mówiła. W czasie, gdy Jerome poznał Kasię, od roku spotykał się już z aktorką i fitnesserką Rebeką. Przez jakiś czas prowadził podwójne życie i oszukiwał kobietę, trzymając Kasię na boku. Trudno stwierdzić, czy polska modelka od początku wiedziała, że Boateng nie jest z nią szczery. Gdy prawda o romansie wyszła na jaw, kobiety rozpoczęły instagramową wojnę. Rebeka zarzuciła Kasi rozbicie jej związku z premedytacją, a także kopiowanie jej stylu, by zwrócić na siebie uwagę piłkarza. Ostatecznie Jerome dokonał wyboru, porzucił dotychczasowe życie i rozpoczął nowe, w towarzystwie Kasi i jej synka. Obie panie po jakimś czasie zakopały topór wojenny i choć może nie zostały przyjaciółkami, wysiliły się na publiczne przeprosiny. Można by pomyśleć, że od tego czasu życie Kasi i Jeroma mogło już wyglądać tylko lepiej i lepiej. W końcu byli zakochani, młodzi, sławni i bogaci. Do tego pokonali już wszystkie trudności. To prawda była zupełnie inna. W ich związku zaczęły pojawiać się pierwsze scysje. Mężczyzna ani myślał zaniechać poprzednich praktyk i bez skrupułów szukał szczęścia u innych kobiet. Okłamywana Kasia, zasmucona faktem, że ukochany nie dotrzymuje jej wierności, popadała w coraz gorszy nastrój. Ulgę znajdowała w napojach wyskokowych.
5 stycznia 2021 roku spowodowała wypadek. Jadąc należącym do ukochanego autem, wjechała w przydrożną latarnię, a badania wykazały, że prowadziła pod wpływem. W jej krwi znajdowało się 0,6 promila. Incydent ten doprowadził do poważnej kłótni między kochankami. Mężczyzna nie mógł wybaczyć kobiecie nie tylko lekceważącego podejścia do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, ale także doszczętnego zniszczenia jego własności. Związek chylił się ku upadkowi, a zszargane nerwy Kasi coraz bardziej dawały o sobie znać. Tym bardziej, że o każdej kolejnej awanturze rozpisywały się brukowce, które wywlekały na wierzch wszystko, co tylko możliwe. Pod koniec miesiąca na Instagramie Kasi zaczęły pojawiać się niepokojące wpisy. Czasami mylimy zemstę ze sprawiedliwością, chociaż te dwie rzeczy nie mogą być bardziej różne. 28 stycznia dodała fragment piosenki zespołu 1.8L, Jak zapomnieć brzmiący. Wiem, że nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Trwający 15 miesięcy, gorący romans światowej sławy piłkarza i pięknej modelki zakończył się z hukiem już kilka dni później. 2 lutego 2021 roku Jerome napisał na swoim Instagramie obszerne wyjaśnienia. Jak już zapewne wiecie z mediów, rozstałem się z Kasią, a każdy z nas idzie teraz w swoją stronę. Bardzo nad tym ubolewam, ale podjąłem tę decyzję przez wzgląd na dobro mojej rodziny i moje własne. Musiałem w końcu zrobić ten krok i narysować linię. Przepraszam wszystkich, których skrzywdziłem, zwłaszcza Rebekę i nasze dzieci. Jestem sobą rozczarowany. Mężczyzna powinien brać odpowiedzialność za swoją rodzinę i działać w jej interesie. Dlatego zamierzam to teraz zrobić. Życzę Kasi jak najlepiej. Dzień później na Instagramie Polki pojawiło się Instastories. Teraz rysujesz linię. Mi już wystarczy. Zerwałam z tobą przez twoje kłamstwa i niewierność. Ale okej. To co mówisz bardziej pasuje do obrazka. Wszystkiego dobrego. Jakby publicznego prania brudów było mało, zaledwie kilka dni później Jerome udzielił niemieckiej gazecie Bild szokującego wywiadu, w którym oczernił Kasię na oczach całego kraju. Piłkarz powiedział dziennikarzom, że Polka w czasie trwania ich relacji za dużo piła i często przekraczała granice. Że miesiąc temu jadąc pod wpływem zaliczyła taką kraksę jego mini, że samochód nadawał się już tylko na złom. Mówił, że Kasia była kontrolująca i zakłamana. Wielokrotnie groziła mu zrujnowaniem kariery i doprowadzeniem do tego, by stracił swoje córki, jeżeli do niej nie wróci. Rozsiewała krzywdzące kłamstwa na jego temat, korzystając z fałszywych kont w mediach społecznościowych. Straszyła go, że z łatwością uda jej się dopiąć swego, oskarżając go o agresywne zachowania. W tym celu skontaktowała się z Sherin, jego byłą partnerką, która w przeszłości posądziła go o to samo. Jerome z żalem wyznał wtedy, że kobiety chciały uknąć spisek, ukarać go i zniszczyć. By pokazać się z lepszej strony i ocieplić wizerunek, piłkarz dodał, że owszem, zdradził swoją byłą dziewczynę Rebekę z Kasią. Ale to Kasia była tą złą. To ona nalegała na to, by porzucił rodzinę. Szantażowała go, że wyjawi prawdę o romansie. A on, bojąc się reakcji otoczenia, postanowił dać im szansę. Na upublicznienie związku z polską modelką zgodził się tylko ze względu na presję z jej strony. Na koniec dodał, że ma nadzieję, że Kasia otrzyma medyczną pomoc, bo pilnie jej potrzebuje. 25-latka po publikacji materiału była niepocieszona i niesamowicie wzburzona. Zastrzegła, że jak tylko dojdzie do siebie po rozstaniu, powie głośno, jak tak naprawdę wyglądał jej związek z diabłem. Z bólem serca mówiła, że jeszcze nikt w życiu tak jej nie skrzywdził, nie oszukał i nie wykorzystał. Nikt nie wiedział wtedy jeszcze, że na swoje nieszczęście Kasia nie mogła tego zrobić. Kilka tygodni wcześniej podpisała bowiem umowę, w której zobowiązała się do zachowania absolutnego milczenia w sprawie związku z Boatengą, pod karą ogromnego odszkodowania. Na Kasię, która wobec takiego obrotu rzeczy nie mogła się bronić i przedstawić swojego punktu widzenia, spadła wtedy fala krytyki. Głównie ze strony internetu, ale też tabloidów i mediów, które od dawna wchodziły z butami w jej życie. W obronie piłkarza stanęła nawet jego była kochanka Rebeka, którą notabene zdradził z polską modelką. Na swoich mediach społecznościowych napisała: Kasia zniszczyła moją rodzinę dla własnego dobra.
Nie pozwolę jej teraz zniszczyć Jeroma i grać ofiary. Narobiła wystarczająco dużo szkód. Wpis wkrótce usunęła, jednak Kasia zdążyła go jeszcze zobaczyć. Pod wpływem przykrych słów i narastającego stresu, 25-latka kawałek po kawałku traciła wiarę w siebie. Uwierzyła, że jest złą matką. Ma paskudne usposobienie i nie potrafi być dobrą partnerką. Ciało polskiej modelki znaleziono o 20:30 we wtorek, 9 lutego 2021 roku. W dzielnicy Charlottenburg w Berlinie. W luksusowym apartamencie należącym do piłkarza Bayernu Monachium, Jeroma Boatengi. Był to dzień 6 urodzin jej ukochanego syna Noana. Kilka godzin wcześniej Kasia opublikowała na Instagramie swój ostatni post, który po chwili usunęła. Ogłosiła w nim, że rozpoczyna nowy rozdział. O przykrym zdarzeniu opinię publiczną poinformowała przyjaciółka dziewczyny z modelingowego podwórka, Sara. Kobieta opublikowała post, w którym czytamy: mam nadzieję, że prawda wyjdzie na jaw, bo wiem, jak bardzo tego chciałaś. Jerome w chwili zdarzenia przebywał na klubowych mistrzostwach świata w Katarze. Wrócił do Niemiec, gdy tylko otrzymał niepokojącą wiadomość. Wzruszające przeprosiny opublikowała na mediach społecznościowych również Rebeka. Z całego serca pragnę cofnąć się i spojrzeć poza własny ból, aby zobaczyć, że wszystko, co otrzymałam od Kasi, było napędzane jej własnym bólem. Nigdy nie chciałam dla niej niczego złego. Chciałam tylko, żeby przestała mnie ranić. Kasia pozostawiła na świecie swojego 6-letniego synka. Chłopiec nie przestaje pytać swoich dziadków. Mamusiu, gdzie jesteś? Schowałaś się? Chcę zobaczyć moją mamusię, mówi. Po prostu strasznie jest mi mówić o tym, jakim była człowiekiem. Kiedy ona dla mnie ciągle jest, wzdychała pytana o wnuczkę babcia Kasi. Leć, mój aniele, już nikt nie odcina ci skrzydeł, pisała jej mama. 20 listopada 2020 roku Kasia na swoim Instagramie pisała: nie mogę się doczekać, aż dobiję do 50. Będę najlepszą babcią. Czas będę spędzała w moim atelier, sącząc czerwone wino i paląc papierosy. Będę słuchała jazzu, tańczyła i malowała do białego rana. Gdy przyjdzie mi wrócić do domu, upiekę taką polską, nafaszerowaną cynamonem szarlotkę, bo to przecież afrodyzjak. A przynajmniej tak powiedziała mi babcia. Parę dni przed zdarzeniem planowała wspólne wakacje z kuzynką. Miała plany, marzenia. Nie chciała odebrać sobie życia. To wszystko po prostu ją przerosło. Hey Leute, ich bin's Kasia. Oft werde ich gefragt, wie ich mich im Alltag so schminke. Und falls ihr sehen wollt, wie ich mich im Alltag schminke.